Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna afera na rynku drobiu, która się pojawiła całkiem niedawno. Chciałbym trochę ten temat poruszyć. Oczywiście, gdybyście mieli do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Ja się staram na wszystkie pytanka wasze odpowiadać. Prośba ogromna, łapeczkę w górę i subskrypcję, bo zależy mi bardzo, żeby ten film obejrzało jak najwięcej osób, ponieważ jest on potrzebny, bo niestety szerzy się dość nieciekawa sprawa i chciałbym trochę właśnie ten temat dzisiaj w odcinku poruszyć. Natomiast jeszcze zanim do tego przejdę, to oczywiście jeżeli moi drodzy chcielibyście, to zapraszam jak najbardziej, żebyście w komentarzu pisali to, co was nurtuje. No i oczywiście zapraszam do innych moich filmów, gdzie mówię o tym, jak zajmować się drobiem, na co zwracać uwagę i tak dalej. Wszystko macie napisane właśnie, opisane u mnie pod filmami. Także zapraszam. Moi drodzy, problem, który się pojawił, dotyczy cen drobiu i te ceny są niestety bardzo zawyżone obecnie. Widzę i wydaje mi się, że wy chyba też widzicie, z tego co się orientuję, co tam pisaliście do mnie, że jest dość drogo. Jak drogo? No bardzo drogo. Na ten moment, słuchajcie, ceny kurek dochodzą już praktycznie do 50 zł za sztukę. Możecie napisać, jak to u was wygląda, może jeszcze u was takich podwyżek nie ma. Ale generalnie te podwyżki są dość duże. Chciałbym dzisiaj może zweryfikować, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście też nie u każdego te podwyżki będą, ale jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, jak do mnie pisaliście, jakieś tam wielkopolskie, no jest ten problem, nasila się ten problem i trzeba po prostu o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić, bo sytuacja nie jest za ciekawa i może doprowadzić po prostu do różnych problemów, na przykład takich, że będziecie mieli problem z rentownością, a z drugiej strony po co macie przepłacać. Także tak jak wam mówiłem zawsze, jeżeli chodzi o kurki, takie do 16 tygodnia, 15, od 10, 9, około 30-30 paru złotych zapłacimy, powyżej 16 do tego 20 zapłacimy około 40 paru złotych do 50, ale nie więcej. Jeżeli ktoś wam będzie proponował zapłacić więcej, ktoś będzie sugerował, no to niestety warto by było się zastanowić, czy ta cena nie jest po prostu jakoś tam przesadzona. Najczęściej będzie przesadzona, bo po prostu, no nie oszukujmy się, ludzie też chcą zarobić i mało ich interesuje to, ile wy za to zapłacicie. Dlatego uważajcie. I te podwyżki, które się pojawiły, oczywiście mogą być tylko na chwilę, miesiąc, dwa, może parę tygodni, ale będą. Dlatego czym to może być spowodowane, też pytaliście. No najczęściej jest to spowodowane tym, że po prostu ktoś zobaczył okazję rynkową i nie tylko ta jedna osoba, ale większość. Oprócz tego jest duży popyt teraz, ze względu na to, że no kończą nam się wakacje niestety i po prostu dużo ludzi kupuje kury, ktoś tam wywęszył nosem, widać, że dużo ludzi zakupuje kury, dużo ludzi nie ma o tym wiedzy, no i po prostu później się łapie. Dlatego ważne, żebyście jako hodowcy, czy przyszli hodowcy, albo jeżeli w ogóle planujecie taką hodowlę, zdali sobie sprawę z tego, że takie problemy w hodowli pojawić się mogą dotyczące tych cen. No i teraz, jak sobie z tym poradzić? No ogólnie po prostu, jeżeli widzicie, że są ceny, na przykład takie jak 30 zł za sztukę, 40 zł za sztukę jest ok. Z drugiej strony, jeżeli ta cena będzie dużo niższa, kupujecie kury średnio w 18 tygodniu, bo tak wam polecam, żebyście to robili, i okazuje się, że ta kura kosztuje 20 zł, no to też coś jest nie halo. Najczęściej może to jest wyprzedawana stara kura lub ewentualnie właśnie sprzedawana jest kura chora. Dlatego to też musimy sprawdzać. Natomiast notorycznie pisaliście u mnie mnóstwo komentarzy pod filmami, że po prostu jest ten problem dotyczący zawyżonych cen drobiu, z czego już mówiłem, może to wynikać. Jak to się ustabilizuje? Moim zdaniem po wakacjach, słuchajcie, będzie wrzesień, październik, raczej te ceny się uspokoją, bo ludzie też przestaną aż tak kupować, jeżeli chodzi o drób. Teraz mamy naprawdę bardzo duży boom na rynku i ci, co mogą, to korzystają. Też oczywiście polecam, żebyście jak najbardziej, jeżeli macie możliwość sprzedaży i tak dalej, no to korzystajcie, zarabiajcie, tylko po prostu w miarę róbcie to uczciwie, żeby nie oszukiwać innych, bo też nie ma sensu, tutaj zarobicie 5 zł na sztuce, a i co z tego? Także warto by było po prostu być w miarę uczciwym i starać się nie oszukiwać innych, bo potem ja muszę nagrywać takie filmy i wam to wszystko tłumaczyć, jak to wygląda. Dlatego
Zwracamy na to uwagę, moi drodzy, mamy z tyłu głowy to, że różne sytuacje mogą się wydarzyć, też nie jest powiedziane, że kupując tą kurę za 50 zł albo nawet 60, słyszałem, za sztukę taką 18 tydzień to jest kura zdrowa, to jest kura młoda. Różnie może być, czasami nie wiemy, trzeba to zweryfikować, a najczęściej na tych targach, bazarach czy giełdach właśnie mamy takie problemy, że te kury po prostu są... No niestety, ale trzeba to powiedzieć, bardzo często stare, no i jak one są stare, to też my nie powinniśmy takich kur kupować, ale że dużo ludzi się nie zna, no to inni na tym korzystają, no i potem mamy właśnie takie problemy. To się dzieje u wszystkich ras drobiu, nie tylko u kur niosek, również u kur ozdobnych, kur ogólnoużytkowych, kur brojlerów, w różnych tak naprawdę kategoriach, no ale najczęściej wiadomo u kur niosek, bo takie kurki najczęściej kupujecie. Jeżeli u Was się taka sytuacja pojawiła, to nagłaśniajcie to, piszcie w komentarzu, dajcie znać, jak to wygląda u Was, też mnie to ciekawi, może nagramy jeszcze jeden odcinek podobny do tego. Oczywiście plusy są takie, że jeżeli już Wy jako hodowcy będziecie wiedzieli, jak to rozróżnić, jak nie dać się oszukać, no to możecie takiego oszusta po prostu podać, albo sam się z nim rozmówić, no bo mimo wszystko no, nie powinien nikt takiego czegoś stosować na innych. Dlatego rozważmy to, słuchajcie, bo nie jest to nic fajnego i myślę, że nikt nie chciałby być w takiej sytuacji, żeby teraz wydał dużo pieniędzy, a jeszcze weźcie sobie stopę zwrotu na ten moment, no jest różnica, jak kupujemy kurę za 40 parę złota, nawet za 50 złotówka na sztuce, jak kupujemy dużo sztuk, to jest różnica, dlatego no mimo wszystko musimy na to zwracać uwagę i nie tak, że a sobie kupię, żeby sobie sprawdzić, tylko naprawdę weryfikujcie to, bo szkoda by było, żebyście zaczęli swoją przygodę tak, że po tygodniu, dwóch te kury wam padną albo po prostu wydacie tyle pieniędzy na to, że no nie ma sensu, dlatego chyba, że chcecie. No ale generalnie uważam, że jeżeli macie taką możliwość, to lepiej sobie zaoszczędzić czy wydać na coś innego, a nie ma potrzeby przepłacać aż tak przynajmniej na to. Ktoś tam się śmiał, że wybór kur to jest podobny jak wybór samochodu, też trzeba na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Jest w tym trochę prawdy, natomiast jeżeli będziecie znali te podstawy, to praktycznie jest to banalnie proste, żeby rozróżnić kurę starą od kury młodej. Kurę roczną od kury trzyletniej trudno jest rozróżnić, ale kurę, która jeszcze się nie niesie, od kury, która już jakiś czas się niesie i jest stara, łatwo jest rozróżnić. Także przez to właśnie nie zostaniecie oszukani i kupicie kury młode, no i miejmy nadzieję kury również zdrowe. Także na dzisiaj tyle. O, zobaczcie, kogutek sobie chodzi. Też może jakiś odcinek o tym nagramy. Zobaczę. Więc nie przedłużając, trzymajcie się. No i mam nadzieję, że więcej ten problem nikogo nie spotka, bo nie jest to nic przyjemnego. A też pisaliście do mnie, że już parę osób dało się złapać, więc miałem niby nie nagrywać, ale stwierdziłem, że jednak nagram, bo problem jest dość powszechny i trzeba po prostu o tym mówić, jak wygląda sytuacja. Także na dzisiaj tyle, jeszcze Wam powiem, w marginesie bardzo ciepło jest, bardzo ciepło, aż jestem zdziwiony, że kury wyszły, no ale mam nadzieję, że niedługo będzie padało, będzie jakiś deszcz, może burza i trochę to wszystko nam podleje. Trzymajcie się, cześć.